Święta wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie. Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami, które sięgają nawet XIV wieku. Na przestrzeni wieków tradycje, obrzędy i symbolika ulegały zmianie. Wiele zwyczajów nie przetrwało próby czasu. Jak ten czas praktykowano niegdyś? Był taki zwyczaj, również na Śląsku praktykowany, że w piątkowy poranek obrzasku matki budziły dzieci i okładały je takimi rózgami. Oczywiście miało to charakter symboliczny. Okładały rózgami, mówiąc płacze Bóg, wypowiadając taką formułę. No a to miała być pamiątka właśnie, wspomnienie biczowania Jezusa Chrystusa. Twierdzono, że w ogóle ciężkich prac nie należy wykonywać, jak na przykład rąbać drew. Mówiono i tak tego, że drew nie można urąbać wtedy, uciąć nawet, twierdzono, nikt nie próbował, był zakaz. Twierdzono bowiem, że drewno w tym dniu jest bardzo twarde. No, nawiązanie do drzewa krzyża. Wielki Piątek to śmierć Jezusa Chrystusa. I wtedy w takim wyobrażeniu, w świadomości przedstawicieli tradycyjnej kultury następowała pewna pustka, pewne zawieszenie. A jak to? Bóg umiera. No więc co ze złem? I wyobrażam sobie to w ten sposób, że to zło wtedy sobie folguje. No śmigus dyngus to jest sprawa dość też złożona. Sama nazwa, prawda, śmigus, czy śmiergust, jak na Śląsku, dyngus. No bo tak, śmigus, czyli śmiganie. Mamy do czynienia z tak zwanym śmigusem suchym i śmigusem zielonym. Śmigus suchy to jest taka sytuacja, kiedy chłopcy uderzają dziewczyny takimi biczami sporządzonymi z różnych gałęzi, z różnych traw i było to bardzo charakterystyczne to smaganie dziewcząt. Było to odwołanie do magii płodności, wszelkie uderzanie, zwłaszcza młodych dziewcząt, tak, to jakby pragnięto wygenerować te siły płodności tkwiące w ogóle, wegetacyjne siły tkwiące w przyrodzie i to był zwyczaj bardzo charakterystyczny dla północnej Polski, dla Warmii i Mazur, gdzie właściwie się nie polewano. Z kolei na przykład na Śląsku Cieszyńskim polewano, to ten mokry śmigus, a potem mówiono, że trzeba dziewczyny wysuszyć karwaczami, czy korwaczami i to były takie właśnie sporządzone te rózgi. Ale mamy drugą część tej nazwy, dyngus. Otóż dyngowanie to było wykupywanie się, bo można było się wykupić, dziewczyna mogła się wykupić, aby nie chciała być polana, to chłopcy mogli odstąpić od tego polania, jeżeli dziewczyna wręczyła im jajka. Można było wykupić się, czyli można było dyngować, ale dyngowanie to również chodzenie od domu do domu, to były grupy chłopców, prawda, którzy chodzili od domu do domu, składali życzenia gospodarzom i otrzymywali jajka czy jakieś inne dary w naturze w postaci ciast, czy byli również częstowani starsi alkoholem. Czyli dyngowanie to była właśnie ta forma przekazu określonych darów za składane życzenia, dar werbalny i dar w naturze, albo też forma wykupienia się. Dziewczyna mogła się dyngować po prostu w ten sposób. Wiele tradycji przetrwało do dziś, wiele zanikło, ale nadal Wielkanoc jest najważniejszym świętem w religii chrześcijańskiej. W tym roku Wielkanoc przypada w prima aprilis, co sprawia, że te święta mogą być jeszcze bardziej radosne.